Witajcie w kolejnym dniu na Białorusi. Dzisiejszy odcinek poświęcimy pokazaniu wam, jak wygląda postradzieckie miasteczko, jakie są ceny na Białorusi, a na samym końcu dowiecie się, jak jest na białoruskim kempingu. To, co widzicie za nami, to jest główny plac Kamieńca, miejscowości położonej niedaleko parku Puszczy Białowieskiej. No i jak to w postradzieckim mieście? Coś, co jest dla nas nowością, pierwszy raz to widzimy na żywo, wcześniej widzieliśmy to na jakichś filmach. Za nami ogromny pomnik Lenina, który dumnie stoi nad całym placem. Tam dalej widzicie zdjęcia przodowników pracy oraz kilka informacji o regionie. W Kamieńcu oprócz tego jest jeszcze kilka zabytków. Głównym zabytkiem jest ten, o którym mówiliśmy na odcinku wcześniejszym, o Puszczy. I tam zaraz się udamy. Zobaczycie, co to jest. Atrakcji w Kamieńcu Litewskim jest ta oto świątynia. Jest to cerkiew świętego Szymona w stylu pseudoruskim. I odróżnia ją to od dotychczasowych cerkwi, które widzieliśmy, że nie ma tej kopuły na wejściu, tylko jest namiot. W ogóle w tym mieście nic do siebie nie pasuje. Tutaj jest jakiś książę Włodzimierz z żubrem. Tu jest jakiś budynek z jakimiś kamieniami, kamiennymi kotkami i winogronami. Jakiś niebieski siding na przedwojennych budynkach. No wszystko jest z jakiegoś innego świata, jakby, nie wiem, taka składka z różnych innych miast. Wygląda to dziwnie, ale osobliwie i oryginalnie. A co przyjechaliśmy tutaj zobaczyć? A przyjechaliśmy zobaczyć białą wieżę, która w ogóle nie jest biała, jak się okazuje. No ale zobaczymy, może w środku jest biała, bo będziemy też zwiedzać muzeum. Tak jak Aldona mówiła, miasto nie ma ładu i składu, ale jak to postsowieckie miasto, nie może zabraknąć pomnika wielkiej wojny ojczyźnianej. I na tych wszystkich postumentach wymienieni są ci, którzy zginęli. No i rosyjskie kwiatki, kolory. Jesteśmy przy wieży, ale nie wiemy, co dużo o niej mówić, bo kiedyś było tutaj fajniej, była warownia. W tej chwili została tylko wieża i część, która uważa się za pałacyk, część ta z muralem, którą wcześniej widzieliście, ona teraz jest szkołą. Wchodzimy na wieżę, może dowiemy się coś więcej. Na razie wiemy tylko tyle, że pochodzi z XIII wieku. Ma 13 metrów w obwodzie, 30 wysokości i 2,5 metra mają grubość mury. Tak, grube są te mury. Lecimy. I co o wieży? Nie znaleźliśmy nic więcej. Przechodzimy do zakupów i cen. Idziemy na zakupy i sprawdzimy dla was ceny,
Białej Wieży nic nie zrozumieliśmy, ale widoki były rzeczywiście piękne i naprawdę warto odwiedzić tą wieżę. Jesteśmy teraz przed marketem. Market się nazywa Jewrot. Idziemy zobaczyć, jakie są ceny na Białorusi. Znana marka napojów kosztuje tyle, czyli w przeliczeniu 3 złote. Cześć, jak sprawdza się cenę, jest jak na automatach. Dobra. Dział alkoholowy. Nie jesteśmy pewni, czy te ceny rzeczywiście są takie, ale jeśli są, to wódka jest tutaj strasznie tania. Bo za pół litra razy 2 to jest 14 zł. Przez granicę można przewieźć jedną flaszkę alkoholu powyżej 22%. Jeden litr. Teraz zastanawiamy się, co kupić. Nie znamy tych wódek. No, wybór jest ogromny. Ale zaraz coś wybierzemy. No, musimy wybrać za taką cenę. No, jak mamy taką opcję, że możemy przewieźć? Ale za to już widzę, że droższe jest u nich wino. I załóżmy jakieś takie, które wygląda na mołdawskie albo na gruzińskie, kosztuje 12 rubli. Czyli wódka jest super tania, a wino jest bardzo drogie. Wódek nie znamy, ale tutaj widać, że dużo jest wybierane z półki. Dużo brakuje, dlatego chyba to jest dobre. Weźmiemy jedną taką, a drugi miał być sztumbras, który też jest wybierany, ale weźmiemy tą drugą w tej samej cenie, której nazwy nie powiem. Ale też kosztuje 14 zł. Więc już mamy litr alkoholu na granicę załatwiony. No i jeszcze rudę. Ballantyne, ten po lewej to jest 0,7, po prawej połówka. Kosztują tyle. Red Label kosztuje tyle. Jeszcze są jakieś tam inne. No nie, my nie pijemy whisky, więc się nie znamy. Ale wybór jest naprawdę duży. O, Antona już po kolorze wybrała. Co to jest? To jest jakiś likier truskawkowy. A ma fajną butelkę. Widziałam taki otwarty w tym barze, co jedliśmy wczoraj, ten ziemniak free. Czyli fryty. Jeśli chodzi o wina, to są jeszcze w kartonach. To u nas już zanikło całkowicie i nie wiem, kiedyś za mało lata może z 2 razy piłem w kartonie, ale teraz nie wiem, czy idzie w Polsce kupić w kartonie wino. Z drugiej strony piwo. Wybór piwa jest ogromny. My nie wiemy na temat piwa tutaj nic. Wszystkie, które do tej pory braliśmy, to były sikacze. Są jakieś te sprawdzone złote warzanty, korona. Patrz, tego brakuje dużo. Tego to może być to. I obrzecie, jest cała półka piw tutaj produkcji rodzimej, a jakby się chciało napić korony, to trzeba zapłacić prawie, no ponad 7 zł. Nie, 7 zł. Więc stawiają raczej na swoje piwo. Znowu ryzykujemy, no ale jest najmniej. Czyli ktoś to pije jednak. Zobaczcie, jaka butla wielka. Bo no, jest jeszcze wersja hard. O kurde. Tylko tyle, 2, nie? Bo może być niedobre. Tak. No i jak już mamy alkohol i zapojkę, to na imprezie zazwyczaj są chipsy. Chipsy, ich ceny są poukrywane. A, są na dole. No ale zobaczcie, na przykład smak krabowy. Na Ukrainie próbowaliśmy, nie podeszły nam. Ale też w sumie weźmiemy ciekawości do Polski spróbować. Wrzuć do koszyczka. Białoruska kiełbasa, do wyboru jest dużo rodzajów. A i ceny są przeróżne. Nawet 4 dychy za kilogram. 4 dychy kosztuje, tak wygląda. Jest podsuszane. Jak wszędzie na wschodzie sosy w torebeczkach. To co? Heinz ma w torebce.
Widzicie, na półce róbcie razy dwa. No i pieczywo. Połówka chleba kosztuje tyle. Złotówkę. Taki ciemny już litewski kosztuje 1,70 zł. To znaczy 1,70 rubla. Na Białorusi niezwykle popularne są torty. Jeżeli przychodzimy do kogoś, to tutaj wypada przyjść właśnie z tortem i wręczyć gospodarzowi tort. One są niezwykle piękne i tanie i są wszędzie. Zawsze proszę sklepy z tort. No i to, co odnaleźliśmy i to, co nam najbardziej się podoba na Białorusi, to są batony takie twarogowe, serowe. Są różne smaki do wyboru, do koloru. Tutaj w ogóle są jeszcze inne niż widzieliśmy, więc nawet nie wszystkie próbowaliśmy. Ale każdego bierzemy po dwa. Nie, ocen jedliśmy. To tobie najbardziej te smakowały, waniliowe. Kosztują tyle. Więc nie są takie wcale najtańsze, ale Białoruś słynie z tego. To może weźmiemy dla tych, dla rodziców, dla znajomych. No, przez granicę nie można przewozić na biały, więc tak nie do końca możemy wziąć tego dużo. Tam do lodówki jak nam zajrzą, to przecież też nie zabiorą, ale trzeba o tym pamiętać. Zjemy na miejscu. O, Aldona będzie wybierała batony, ja wam pokażę, jakie są ceny herbaty. Herbata, niech się odnajdę. A załóżmy, popularna w Polsce. Chociaż nie za taka dobra, kosztuje tyle. Ale tak, kawę można kupić poniżej 10 rubli. Naprawdę nas smakują. A i nie jest to druga sprawa. No jak, za taki batonik? No złotówkę? O, no. Ten jest jakiś wielki. Takiego wielkiego jeszcze nie jedliśmy. I nieodłączny element białoruskich zakąsek. Suszone ryby. My już ćwiczyliśmy to na Ukrainie. Tutaj nie zamierzamy. Chociaż taki zestaw mnie korci, żeby wziąć i spróbować. O te krewetki. Krewetki takie kosztują tyle albo tyle. Nie ma masła w takich pojemniczkach plastikowych, wszystko jest w kostkach. Kosztuje to nieporównywalnie mało w porównaniu do tego, co jest u nas. A lepiej smakuje, tak bardziej jak masło. Czuć mleko i krowę. I ceny jajek. Są z pisankami, bo tutaj 2-3 dni temu były święta jeszcze. Nie wiem, czy to jest wolny wybieg, ale są strasznie białe. Kosztują tyle, a te żółte kosztują tyle. Natomiast tutaj możemy kupić jajka normalnie. A wyczytaliśmy, że w miejscowości Lelczyce jajka można kupić tylko i wyłącznie w aptece na receptę. Nie wiem, czy to jest jakiś fake, ale tak głoszą internety. I kolejność w ogóle wykupowania tych recept to jest pierwszeństwo mają rodziny z małymi dziećmi. Ponieważ w ogóle na Białorusi jest mało kur. Ale nie znaleźliśmy więcej danych, dlaczego jest mało kur, jak to wygląda. I jeszcze w naszym koszyku znajdzie się cukier. Cukier kosztuje tyle. Do wyboru jest go bardzo dużo. W naszym koszyku nie, ale w koszyku produktowym na YouTubie. A za Aldoną jest mąka. Mąka kosztuje tyle, 2-kilogramowa. Mała mąka kosztuje tyle. Cukierki. Spróbujemy sobie, chyba o smaku wózetki, bo to wygląda jak wózetka. Podobno w ogóle słodycze na Białorusi są tak samo pyszne, tak jak na Ukrainie. Mają jeszcze jakieś inne firmy i wszystko jest dobre. Jak na razie to się sprawdza, zwłaszcza w przypadku batonów serowych. No a tutaj wygląda to w ten sposób. Te są jakieś drogie, nie wiadomo co to jest. Wybierzemy lody. Lody, cukierki pakowane są jeszcze. O, to jeszcze jest dobre na pewno. Ale są też znane marki. Na przykład małe opakowanie. Raffaello kosztuje tyle. Są czekolady. No i Ferrero wszędzie trzyma cenę. Tutaj też podobnie. Czekolady. Zobacz, jakie ładne czekolady. Czekolady. Bez. O, z żubrem jest kozacka. Czekolada z żubra.
i z dziewczynką. A dla porównania znana marka Milka kosztuje tyle. A to nawet jako pamiątka z Puszczy Białowieskiej kosztuje tyle. Ale jest i ukraińska czekolada. Wiesz, Aldona znalazła piłkę dla dzieci i już ma zabawę. Ale co to jest? Tak jak wata cukrowa wygląda. Wiem tyle co ty. Tak, B to jest W, wata. Wata cukrowa. Też jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Napompowane. Podsumowując, w tym było to. To było tak, zdziwienie duże. Ale dobre. Ceny są ogólnie niższe niż u nas w Polsce. Ale to też zależy na które produkty. Ale bez szału. To co rzuca się w oczy w porównaniu akurat z Ukrainą, to jest bardzo mało produktów z Polski. Więc sprawdziliśmy ceny. My zapłaciliśmy ile? Niecałe 50 rubli tych. Ale to była wódka, no. Ale to wódka, piwo. Dużo słodyczy. I dużo słodyczy. W końcu nic konkretnego do jedzenia kupiliśmy. No bo mamy. Ogórka wziąłem na kanapki. Uciekamy teraz na kemping.